Siema. Hello. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. The dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways. Zaledwie 6 dni od zawodów, a Piotrek już jest u mnie i chciał mu się o 6 rano przyjeżdżać pociągiem. Także chyba jest zmotywowany do dalszej pracy. O, jesteś? Co, no odżyłem przede wszystkim, już pojedzone, więcej chęci do wszystkiego. Ile na plus weszło? No wczoraj mówiłeś, że 3, dokładnie, no, dokładnie 10 kg od najniższej wagi na weryfikacji. Kilo, no, 10 kilo. Także szczerze według mnie to jest, no, można powiedzieć, że nic. Bo na samych zawodach tam w jedną dobę nabiłeś 4 kg, więc to jest nabicie, ono na pewno nie było pełne, więc sam glikogen to jest na pewno około 5 kg. Dodatkowo i mamy dodatkowe 5 z wody, no i tyle, także myślę, że nie przytyłeś nic. No jeśli chodzi o jedzenie, to co, studio bez dna teraz, nie? Tak. Ale no trzeba trochę zwolnić, już gdzieś tam głód się unormuje, no i już myślę o startach na wiosnę, także nie ma co tej formy psuć, tylko trochę złapać czystej masy mięśniowej, chociaż ten limit tak już miałem taki podstyk, także nie ma co dużo dobudowywać, ale no mamy jakieś wstępne plany na wiosnę są, także... No i zajebiście. Właśnie po to się dzisiaj spotkaliśmy, żeby głównie omówić jakiś tam wstępny plan na najbliższe tygodnie, no bo trzeba właśnie teraz jakoś tak wypośrodkować i odpocząć i sprawdzić zdrowie, no ale też zaraz zrobić jakiś progres, no aby być trochę lepszym. Tak na 100% już ruszyć. Od nowego roku? No zobaczymy. No miesiąc mamy. No to jest to możliwe jak najbardziej. Możemy wstępnie powiedzieć, że cel jest Mistrzostwo Polski i dostać eliminację na Mistrzostwa Europy i tam w kategorii juniorskiej wyjść, bo jeszcze ten 2020 jest moim ostatnim juniorskim rokiem. Także to taki główny cel gdzieś tam na tą wiosnę. No i spoko. A teraz sobie zrobimy trening klatki i bicepsów. Ripping 100 more less, never stop, no rest, till the stress is spread through my chest, till it's diamonds wrapping my neck, progress to a god from a goddamn mess, hopeless, more tests, more blessed, dug deep down, trying to find my best, find a beast, had a killer conquest, I'm next, I'm too on till I'm too off, come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop, hold my camera when I do not, make moves based on my mood drops, like who's lost, it's yours, steadily killing me, running my brain full of shame, I don't wanna lose any. Panie Brunzera, jeszcze trochę zostało. Taka historia. Dzień po zawodach byłem w żabce, płaciłem kartą. Ręka była pół na pół czarno-biała. Pani się pyta, mi się wydaje, czy pan ma dwukolorowe ręce? I co to jakbyś odpowiedział na to? Jest prosta sprawa. Matka jest z Polski, ojciec jest Murzynem i tyle, proste. Co ją to obchodzi w ogóle?
I wanna get reckless.
to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the hole, controlling my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's y'all stuff. Standing there killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose shape. On the bottom of my brain, I see a sun coming out of that rain. My team, really not game. I'ma never slow down, I'ma never be hate. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. I'm ripping 100 more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had a killer conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's y'all's gone. Standing there killing me, rocking my brain full of shame. I don't wanna lose shame. Yeah.
sinking to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the hole, controlling my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, yo. Standing there killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Trying to bottom my pain. I see the sun coming out of that rain. Minds ain't really not game. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cave. It's taking over. Been hunting more less. Never stop, no rest. Till the stress is spread through my chest. Till the diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had a killer conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down. Więc wygląda na to, że mamy około 5 miesięcy. 5 miesięcy do docelowych zawodów. Jakieś 4,5, może 4 do pierwszych. No a teraz, teraz jakie zmiany sobie wprowadzamy? No w ogóle już teraz minął tydzień, więc jakie zmiany ty wprowadziłeś? No zacząłeś jeść sporo więcej. Dieta obrotowa. Ale, no, ale myślę, że nie za dużo, bo to tak jak wcześniej powiedzieliśmy, te 10 kg to jest tak w sam raz, odżyłeś trochę. Teraz już ustaliliśmy sobie jakiś tam schemat. Dodaliśmy lekko powyżej, tak w porównaniu do tego, co miałeś przed tymi zawodami ostatnimi, co miałeś takie ostre tempo, dodaliśmy lekko powyżej 1000 kalorii. No w dzień nietreningowy i w treningowy, więc tak lekko powyżej 1000, powiedzmy tak, tak codziennie. Cardio były 2 godziny, no nie? Ostatni miesiąc były 2 godziny. No to teraz, że co teraz? Że teraz godzinę będziesz robił? No czy no przez jakiś okres, nie? Nie, może godzinę to nie, ja bym ci tak... Więc z tego co ja bym wymagał takich... Znaczy no w tym tygodniu robiłem, nie? Godziny no w tym tygodniu robiłeś, no. No ale teraz już to żarcie unormujesz. Ja myślę, że tak około 40 minut codziennie, później za jakiś czas 30 i będzie ok. No i za jakiś tydzień, max 2 tygodnie robimy badania, zobaczymy co i jak. Ale myślę, że będzie wszystko ok, bo teraz miałeś jedynie 2 starty, jeden był, powiedziałbym, że jeden był lekki. No. I ten na Mistrzostwach Świata to jedynie był taki ciężki, tam trochę dostałeś w dupę od tego odwodnienia. Ale myślę, że będzie ok. Czuję się dobrze, ale no trzeba sprawdzić, nie? Wszystko. Znaczy, no, czujesz się dobrze, ale to takich rzeczy to nie czuć, no nie? Tak jest niestety. No i co, i później na chwilę może wskoczymy na masę, bo tak jak już wspominałeś wcześniej, masz ten około kilograma zapasu. No tak. No, a być może jeszcze da się ciebie odwodnić jeszcze bardziej i być może to przeżyjesz, także można jeszcze coś dobudować. No, także wskoczymy tak na maksymalnie na miesiąc, na masę, może już się uda. Właśnie chciałbym, żeby tak się udało już być na plusie kalorycznym tak przed świętami, tak żebyś też jakieś, no i oczywiście na święta. To ci mówię od razu, że jeżeli nie zjesz tam z rodziną normalnego jedzenia, to kończymy współpracę. Spokojnie, później przyszły martwy. No i dopiero gdzieś tam po nowym roku, tak ściśle. Taka mega ścisła dieta już na pewno na maksa restrykcyjna. A kiedy deficyt znowu? No to się okaże. Ale myślę, że teraz redukcję skończysz już na większej ilości kalorii. A formę zrobisz no minimum taką samą. Przede wszystkim.
No. Na dzisiaj wydaje mi się, że to wszystko. Także dziękuję Wam bardzo. Dziękuję również Piotrkowi, że znowu do mnie przyjechał. Cała przyjemność po mojej stronie. I spoko. Także trzymajcie się i do następnego, ale nie wiem, kiedy to będzie.